czynimy, chcę Państwu powiedzieć, starania na temat dalszej rozbudowy naszego obiektu. Zgłosiliśmy to na Komisji Sportu. Nie znalazło to aprobaty u wszystkich radnych. Nie znalazło do tej pory aprobaty u prezydenta. Nie została wpisana żadna złotówka na dalszą rozbudowę naszego obiektu. A szkoda, bo zrobiono projekt, jaki zrobiono, podzielono na etapy. Natomiast wydaje mi się, że w mieście, w którym jest moda na żużel, jest magia tego sportu, no ten obiekt powinien wyglądać diametralnie inaczej. Dziwię się, że właśnie to miejsce jest miejscem różnego rodzaju przepychanek. Nie chcę w tym uczestniczyć, nie podpisuję się pod tym. Sport powinien być zawsze sportem, a szczególnie tak wypromowany, tak marketingowo działający dzisiaj klub pod nazwą Falubac, który, jak widzicie Państwo po obiekcie, no, te dwa realia nie pasują do siebie. Zaniepokojony również jestem docierającymi informacjami do klubu o stanie technicznym nowej trybuny, o tym, że do tej pory nie ma odbioru, prawdopodobnie, chciałbym, żeby, myślę, to Państwo zweryfikowali, nie ma odbioru technicznego, że są ciągle prowadzone tam poprawki. Wiemy to na pewno, że nie została zapłacona cała kwota dla firmy w związku z uchybieniami związanymi z tą trybuną. Natomiast no, minęło już bardzo dużo czasu. Pamiętamy, że okres miał być zamknięcia tego tematu 30 kwiecień. Zapewniano nas, że przesunięcie może być kilkudniowe, a tak naprawdę do dzisiaj toczą się tam, czy nie toczą, prace i różne informacje docierają do nas, do klubu. Nie chciałbym na początku sezonu dostać informacji, że ta trybuna zostanie na przykład wyłączona i nie będzie dostępna dla kibiców, bo wszystkiego można już się dzisiaj spodziewać na tym obiekcie. Natomiast mam nadzieję, że jest jeszcze trochę czasu, aby odpowiednie służby czy firmy, a przede wszystkim miasto, no, zajęło się tą sprawą, bo mamy styczeń, a od marca tak naprawdę na tą trybunę chcemy już, gdzie będą sparingi, wpuszczać kibiców. Nawet osoby zarządzające tym klubem pytamy o to. Akurat wczoraj o tym nie rozmawialiśmy, bo temat spotkania był inny, ale rozmawialiśmy i wcześniej w tym roku, i wcześniej jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Tym bardziej, że było na sesji Rady Miasta 21 grudnia taka uchwała, która się zawsze pojawia, o tak zwanych wydatkach niewygasających. I pieniądze, które są zapisane w budżecie miasta na dokończenie tej trybuny plus na ten system ewidencji kibiców i wejść, zostały przez radnych przegłosowane jako tak zwany wydatek niewygasający, czyli de facto jest czas na zapłacenie tego, rozliczenie i przeprowadzenie do 30 czerwca kolejnego roku. No i tam faktycznie w uzasadnieniu były podane pewne problemy techniczne związane z dachem, z zachowywaniem się tej trybuny pod wpływem skakania kibiców, czy ruchu, czy tańczenia. No i wiedza, którą mamy, to jest taka, że będą przeprowadzone dodatkowe badania, że będą przeprowadzone testy. Zresztą pan, wiedza jest taka, jak tutaj też i pan, i kibice mogli słyszeć podczas audycji właśnie wtedy, w tym okresie tej piątkowej Sport Cafe. Także będą testy, będą dodatkowe wzmocnienia i według naszych pytań, które zadawaliśmy i na Komisji Budżetu i Finansów, i na Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu, i też jako tutaj osoby zarządzające klubem, no na dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby miały być opóźnienia i będzie uczynione wszystko, żeby było bezpieczniej. Wierzymy, że tutaj i zaangażowanie, i nadzór inwestora nad wykonawcą, czyli MOSIR, nad firmą Alstom, będzie na tyle skuteczny, że po prostu to będzie dopilnowane, prawda? My jesteśmy użytkownikami obiektu i taka, jaka trybuna pod względem, nie wiem, wyglądu, funkcjonalności, gdzie tu pewne rzeczy tylko możemy doradzać i doradzamy, współpracowaliśmy, a jeżeli chodzi o te sprawy techniczne, no to po prostu czekamy na to, co zostanie zrobione, nie? Nie mamy takiej mocy prawnej, żeby, nie wiem, tam co, liny rozwieszać i napinać, no nie wiem, wezmę Piotka Protasiewicza, Grega Hancocka i będziemy to trzymać, no bo też były głosy, a dlaczego klub się na przykład nie zajął, i bo, nie wiem, dach faluje albo coś takiego, no to nie jesteśmy tutaj
jakby do tego i uprawnieni, i upoważnieni, i nie mamy takiej wiedzy, tego jest inwestor wykonawcy, to się musi odbyć. Ale odpowiadając na pana pytanie, tak, pytaliśmy jeszcze stosowne osoby, bo i dyrektora Jagiełowicza, i prezydenta Kubickiego osobiście. No i mamy taką odpowiedź, że będzie robione wszystko, aby trybuna była bezpieczna i była oddana na sesję.